To co będziemy jeść? Nie wiem, ja mam ochotę, Asia mówiła, że dobre są burgery i wszyscy mi polecali na Instagramie, bo się pytałam, churrosy na słodko. No mówią, że to różnie te żarciowozy wychodzą, bo czasami przejrzenie takie, czasami siakie, no to nie jest stała jakby oferta. No to zobaczymy, jak to tam będzie, może będzie coś dobrego i... Mikołaj, jesteś gotowy, głodny? Tak? No to co, no to zbieramy się, idziemy. Dobrze. Woda! Cześć! Tata bierze koło i ten. A tutaj są truskawki. Co ty gadasz? To one, to jest po truskach. Nie, dobre są. O, dobre są. Ale brudne są. Widziałeś na Instagramie, co a, jest w truskawkach? To tam jest. Wiem. Sami nawrzucali, wygrubali. Też mi się tak wydaje. Cześć! Idziemy do kogo? Kapi? Do cioci. A? Si. I do wujka Sebastiana, tak? Come on, baby. Biorę ci torebkę. Dobrze. Dzień dobry, witamy się z wami z Żywca, ponieważ tu jest aktualnie event odnośnie żarciowozów. Zjeżdżają tutaj, no chyba z całej Polski, bo tak u was zasłyszałam, że tak to wygląda, także zobaczymy jak to będzie, bo jesteśmy pierwszy raz na czymś takim. Już widzę, że ludzi jest masa i jakieś takie też dla dzieciaków fajne rzeczy. Więc zobaczymy. Tam cała reszta ferajny. Jo. Dzisiaj się spotkamy z Asią i Sebastianem, z tymi, co byli z nami w Zakopanem. I później pójdziemy jeszcze na wycieczkę. Tak, taki jest zamysł, zapach już chcę mówić, bo nieźle tutaj. Ciasteczka z wróżbą. Ile? My mamy 170. A to które? 150. A, to 20 burgerów dalej. I co masz? Co to jest wróżba? To jest pytanie. Czego podąża twoje serce? A może to do lotu? Ktoś uderzy ci niedługo najwspanialszym podarunkiem życia, jak wygra na lot, to... Dzielisz się, bo ci ciasteczko przyniosłam. Lewy łapie się za pomocą wędki, lewy zapewne słów. Ja nie. Mam to samo co ty. Co ty? Czego pożąda twoje serce? Myślę nie troszkę. What the? Co to znaczy? Co to znaczy? Jak musimy wiedzieć to samo? Co? Nie wiadomo co to znaczy. To nie raz na milion. Dobre? Jak tam jakiś? Ty na razie ciasteczka z wróżbą? Tak? A zjesz hamburgera? To jest ze szpinakiem. Te są z mięsem, a te? Nie wiem, też pewnie z mięsem, bo są różne trzy rodzaje mięsa. Dobra. Bardzo dobre. No, ja trzymam. Sam chcesz trzymać, ale jak ci spadnie na nóżki, wiesz? O ile sosu! Zjedliśmy sobie frytki. Frytki były przezarąbiste. Mi tak. Smakowały bardzo. Bardzo dobre. Zjedliśmy sobie... Okay. Churrosy. Churrosy były spoko, ale tłuste. No bo ale to jest zasady no. Tłuste. Mikołajowi bardzo smakowały. Dzięki. Bardzo dobre były churrosy, tak. Mikołaj właśnie super zjadł. Jedliśmy jeszcze pierożki. Pierożki wygryw. Takie te chińskie pierożki, nagrywaliśmy wam tą budkę, więc jak będziecie, to bierzcie, nie z warzywami, znaczy my nie jesteśmy wege, bo z warzywami ja liczyłam na takie pierożki z tymi chińską mieszanką taką, natomiast one były ze szpinakiem, natomiast kaczka, kurczak, wołowina, pycha. Też mi smakowało, tylko że ja sobie wkładam jakby cały do buzi od razu, bo wtedy wszystkie smaki się tak fajnie rozchodziły. Tak, było to z sosem, to było pycha. Super. Frytki super. Burgery też były dobre, ale nieskromnie powiemy, że burgery robimy o wiele lepsze. Tak. Że nasz przepis na te bułeczki tak. Jest super. Który macie w przepiśniku, ci, którzy kupili, a ci, którzy nie, no to dodajemy linka, że jest przepiśnik. Tak, także tam będziecie mieli przepis właśnie na te bułeczki. Bo są mega dobre, a jeśli chodzi o samo mięso i tak dalej, to będzie na pewno w jakimś kolejnym przepiśniku. Tak, takim może trochę fast foodowym, coś tak. Takiego zrobimy, takie tortille, kebaby domowe, wszystko, bo to wiadomo, że domowe to wiecie co jecie, ale tak.
to musicie zrobić z naszego przepisu. Tak, to jest mega, mega dobre. Ten burger był dobry, ale był trochę taki suchowaty dla mnie. On po prostu był przepieczony, bo burger, jak jest za długo trzymany ten stek, znaczy, no nie wiem jak to się nazywa, no samo to mięso, które jest, jak się go przepiecze, to cały burger jest po prostu suchy. Lepiej jest zdecydowanie, gdy ono jest takie medium rare. Tak. W ten sposób. Tak. Wtedy jest po prostu o wiele smaczniejsze, bardziej soczyste i ten burger nie jest taki suchy. Mhm. Ale ogólnie jako burger z budki, tak, to dobry. To pycha. Mhm. Że zazwyczaj te burgery w tych budkach to są po prostu te takie kupowane na paki w mikrofalówce odgrzewane. To jeżeli mam z takim czymś porównywać, z takich budek jak mieliśmy okazję, to nie ma co porównywać. To można porównać spokojnie do restauracji. Natomiast nie ma co porównywać do nas. No przepraszam, przepraszam. Zrobicie, ocenicie sami, tak. Jak będziecie mieli okazję porównać, czyli kupić sobie właśnie z takiej budki, a później zrobić ten nasz, to sobie porównacie i zobaczycie, co wam bardziej będzie odpowiadać. Może będzie jak z pizzą, że odkąd macie nasz przepisnik, to już na pizzę nie poszliście, więc może z burgerami będzie identycznie, co nas niesamowicie cieszy. Teraz jedziemy w drugie miejsce, jedziemy na spacer do hotelu Zimnik. Znaczy tam jest taka droga, Krzyś znalazł, tak, trasa. Tak, za hotelem Zimnik, jak tam troszeczkę dalej podjedziecie w Lipowej, to jest taki fajny parking, tam sobie auto zostawiacie, jest cały czas droga asfaltowa, także jakbyście byli z dzieckiem, to jest mega przyjemnie, fajnie. Jakiś właśnie rower, jakiś tam spacer rodzinny, niekoniecznie z wózkiem, ale jak chcecie nawet w taką po deszczu czy coś tam się gdzieś przejść. Jak tam musi pachnieć po deszczu. To tam macie cały czas asfalt, więc to jest super, że nie brodzicie w błocie i tak dalej. Jest fajnie. Ekstra, fajne miejsce tutaj na miejscu, ale może macie, słuchajcie, teraz pytania do was. Czy byliście na takich żarciowozach i co jedliście, co wam mega smakowało? Bo chętnie jak będziemy następnym razem, to już pójdziemy wytyczoną trasą przez was, tak. Bo właśnie w tym razem polecaliście nam churros. I druga rzecz, może macie tutaj jakieś fajne miejsca właśnie, żeby iść na spacer. Lekkie, na spacer, a nie na taką wycieczkę, gdzie trzeba brać buty trekkingowe. To koniecznie podzielcie się w komentarzu, bo chętnie zwiedzimy. Tak. Właśnie dotarliśmy do węgierskiej górki. Dzień drugi. Gdzie mamy tutaj festyn, na którym Sebastian kręci tą watę. Jedziemy spróbować, jak smakuje. Mikołaj zaraz zobaczy swoje ulubione IOIO, czyli wozy strażackie. Tak. Generalnie jedziemy głównie po tą atrakcję, bo na większość z tego, co widzimy, jest za mały. Ale już jest wóz strażacki, jest super. No, także zaczynamy od wozu strażackiego. Jej! Tu jest IOIO. Tu jest IOIO, tak? Wow! Widzisz IOIO? Chcesz sobie wysiąść? Chcesz wysiąść? Ja, ale... Jak głośno trąbi to IOIO, co? Idziecie coś? No idź! Chcesz iść z panem strażakiem? Tak! Nie stresujcie się, nie denerwujcie się! Idziesz za mną? Idziesz z panem strażakiem? No, spróbuj! Chodź!
Chodź tutaj. Chodź. Proszę, się usiąść. Jak tu jest wysoko. To? Taka kierownica jest wielka? Wow! A jak kieruje? Siedziałeś w wozie strażackim. No, jak Bing. Jak Bing. Bing siedział też w wozie, pamiętasz? Yeah. Super było. Chcesz jeszcze raz tam iść zobaczyć? Ja wezmę od taty torebkę. Nie mówimy nie. Zwykle łapiemy pomysł i go wykorzystujemy. Zapraszamy do współpracy. Koło wozu strażacy. Także proszę jeszcze zaproponować do zdjęcia, żebyśmy mogli przekazać firmie szkoły. No. A ty chcesz naprawić, no tak, no. Super, chodź. Tak, wszystkie naprawiłeś, pan bo dzieci tak wygląda. Taki kochany on jest. Zobacz, teraz dziewczynka będzie lała. Ale mocno. Aż to z akcja, powiem wam. Piana, teraz idziemy na piana party. Mikołaj jak zobaczył pianę, to aż takie oczy zrobił. Patrzcie, co tu się dzieje, niesamowite, rewelacyjne. To jest sztos, ta piana to jest sztos. Ciach. I teraz masz mniejsze, proszę. Tak jest, mała dąbarkę. Znikła, jakbyś jadł chmurki. No, my wracamy. Dzisiaj był dzień pełen przygód. Jeszcze większy niż wczoraj. Świetnie wyglądasz, kochanie. Dzisiaj ja jestem trochę zmęczony już. Tak. Nie wiem jak ty, ja już czuję zmęczenie. Ale było super, dużo rzeczy. Miki też. Robili. Jesteś zmęczony? Tak, dzisiaj było bardzo dużo przygód w ogóle z tego wszystkiego, bo i ta... Na szczęście od wczoraj miałam spodenki, bo Mikołaj był totalnie mokry po tej pianie. Więc jeżeli będziecie mieć okazję taplać się w pianie, to rozbierzcie dziecko do pampersa najlepiej. No, najlepiej tak zrobić. Myśmy tylko mu ściągli buty i skarpetki. Tak. Bo nie wiedziałem, że zamoczy się tak głęboko. Bo myślałem, że on tak tylko stópkami pochodzi, tak. I będzie chciał iść gdzie indziej. Kaszał się w tej pianie. W ogóle no hit, zabawa. Ale fajnie było. Super przygoda. Ja sama byłam, taplałam się. Moje stopy to mi wyszły po prostu tak z butów.
A teraz wracamy już do domu. Wystarczy. Bye! Muła! Nie dotykaj! Ej, nie dotykaj! Cześć! Ale dobrze, został. Cześć! Super! Zakładamy. Kroczki przełóż. Świetnie! Pięknie!